Cześć, witam was już wszystkich w kolejnym odcinku z gry, tak więc wczytujemy sobie naszą kampanię. O, tutaj jest, dobra, ładnie, pięknie. I zobaczymy, co tym razem będzie się działo z naszymi głównymi bohaterami. Tak, mamy jak zwykle przypomnienie poprzedniego epizodu. Tak jak pamiętamy, rozwalił się samolot w górach. Tak, to wszystko pamiętamy, wydarzyło się to w poprzednim epizodzie. No to już wcześniejszy epizod, jak zostaliśmy zagazowani. I tutaj jak obudziliśmy się na statku, na którym był pewien dziwny pan. Tak, tu wybuchł nasz mały stateczek. I bum. Pięknie. Dobra, i zobaczymy co teraz. Epizod trzeci. No to fajnie, fajnie, ładnie. Ładnie nam idą te epizody coraz bardziej do przodu. I zobaczymy co tym razem się będzie działo. Wczytywanko. Tak, i kolejny mamy jakiś tutaj filmik, tutaj scenkę, nie mogę się wysłowić. Wszystko przez to, że na dworze jest strasznie szaro, a jak jest szaro, to Kamiś ma dziwny język i wtedy wszystko mu się miesza, to co mówi. Tak, wolę nagrywać jak jest słoneczko, no ale cóż, terminy gonią. A tu mamy jakąś piękną kolejną panią. No i super. Cutscenka nam minęła, a my już zaczynamy naszą przygodę w biurze jakimś. Tak więc wyzbieramy sobie amunicję na początku. Z drogi. No trochę tej amunicji tutaj jest, tu taki nasz początek mały. Taki jakby pokój zwierzeń z naszymi zapasami. Dobra. Jeszcze tam jedną zostawiłem. Paczkę. Pyk. Nie, tu jest jakiś tam ziomek, który opowiada. Tu jest pan z postrzeloną nogą. No i teraz niestety musimy czekać, aż tutaj jakieś takie rozmowy ich miną. Jak widać, kulawy sobie idzie. Ech, kuśtyk. Tak. No nie wiem, mogę wyjść przez te drzwi już, czy nie? No mogę. Tak więc idziemy sobie ładnie, pięknie. Wow, potwór! Stój, bestio! No dobra. Idziemy sobie pozwiedzać. O, tam widać jak mamy roślinkę. Weźmiemy sobie roślinkę, na pewno mi się przyda. I wracamy do naszej pięknej nieznajomej, której trzeba pewnie pomóc. Tam, taram, tam. Okej. Bierzemy sobie kolejną roślinkę. Wow! No, strasznie ciężko mi komentować, jak coś na mnie skacze. No, sio bestio. Dobra, idziemy sobie dalej. Możemy wziąć naboje. I tu mamy kolejną roślineczkę, na szczęście. Nie wiem, schowam się w takim miejscu właśnie, o, żeby idealnie do nich strzelać. Dzięki czemu na pewno nie zaskoczą mnie z góry. No, zdychaj. No, poszło won. Dosyć twarde bestie, powiem wam. Jak na taki zapas amunicji, to jest strasznie... strasznie źle. Tak. I mamy kolejne. O tyle dobrze, że w tym rogu nie mogą mnie atakować z innych stron. Ale moją panią zaatakowały. Ładuj, Kamil, szybko. Dobra, jeszcze jeden. No padaj. I czyżby to wszystkie potwory? Czyżby nam się udało? O nie, niestety. To by było za piękne. No jak widać, w tej części Residenta jest o wiele mniej potworów. Raczej w sensie zombie. A o wiele więcej jakichś takich, o, dziwaków. No ładuj. Strasznie moja postać powolno ładuje. Dobra. Wszyscy?
Powiedz, że to już wszyscy, paniusiu. Tak, to chyba wszyscy. Tam chyba na schodach leży amunicja. Tak. A pani chce mnie zaprowadzić do windy, tak więc gonimy za nią do windy. Na razie będę chodził z tą bronią. I zobaczymy, co tam nas będzie czekać. Za tobą pójdę wszędzie, o mała, nawet do piekła. Tak, tu nic nie ma, idziemy sobie dalej. Och, potworki wchodzą. Lepiej się pośpieszyć. No, szybko, jedziemy. Okej, udało nam się. Tak więc lepiej zmienię teraz na tą broń. Z tą bronią się dosyć bezpieczniej chodzi, bo szybciej się przeładowywuje, a tamto się dosyć szybko traci. A kuku? Nie, z bliska nie wygląda wcale tak ładnie. No i coś się stało z windą. Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że tutaj potworki tak łatwo nie wyskoczą. I idziemy sobie dalej. Tup, 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 tup. Mamy pierwszy pokój. No dobra, wchodzimy. I mamy, o, właśnie, pierwszego potworka. No, sio. Tego ubijemy. Patrzcie, jak fajnie przeskakuje. Jakby tańczył, tańcz, tańcz, tańcz. Dobra. Zbieramy amunicję. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł walczyć z nimi. Może lepiej będzie uciekać. Bo przecież oni przez drzwi nie mogą przechodzić. No nie wiem, idziemy do końca. Przeskakujemy. Zbieramy roślinkę. Naboje. O właśnie, sio. Proszę pana. Panu już podziękujemy. Nie umiem mówić, jak oni mnie atakują. No, ciężko mi... O! Strasznie ciężko mi komentować. Wow, ile tych bestii jeszcze. Dobra, sobie wezmę naboje. I chyba... Oła, lepiej mi będzie uciekać. Bo walczyć z nimi przecież nie musimy. O, z tym już sobie mogę zawalczyć, ale również nie muszę. Bo po co będę tracił naboje? Tylko nie wiem, czy moja piękna nieznajoma nie zginie. A, widzicie? Dała sobie radę, jest porządną dziewczynką. Mamy shotgunka. Super sprawa. I takim oto sposobem idziemy sobie dalej. Nie będę z nimi walczył, bo to nie ma głębszego sensu. Bo na pewno... Wow! Mi naboi nie starczy. Dogonił mnie dziad. Dobra, bierzemy roślinkę. On chyba tu nie może wejść. Chociaż coś tam drzwi mu się udało otwierać. Dobra, shotguna. I idziemy sobie dalej. Gdzie teraz? Wow! Tego już możemy sobie postrzelać. Takie pojedyncze... Ach, skaczące jednostki jak małpy. I skaczemy dalej. Och, ale ona fajne odgłosy wydaje. Nie wiem, czy dobrze idę. Wow! No z tymi raczej nie warto walczyć. Bo mi się po prostu nie chce. I takim oto sposobem doszliśmy sobie do drzwi. Kwestia tego, gdzie mam teraz iść do góry najprawdopodobniej. Bo tam na dole było zamknięte. No gra dosyć nawet taka sobie względem trudności. No nie wiem, wychodzimy tu czy nie. Nie wiem, spróbujemy iść jeszcze wyżej. Nie wiem, na które piętro mam się dostać. Wow. Nie, tam słychać potwory, tam na pewno nie. No i takim oto sposobem jesteśmy na najwyższym piętrze. Tak, mamy zapisywanko, co mnie cieszy. Ha, no i dobra, dalej chyba tu. Nie widzę innego wyjścia. Tu mamy granatkę, jak widać. Amunicję, okej. A kuku? O, tam już widzę potworka. Ale ja sobie pobiegnę do drzwi, bo nie mam zamiaru z nim walczyć. Chociaż nie, czekajcie. To pojedyncza jednostka, więc możemy z nim zrobić... Wow, porządek. Albo on z nami. Okej, zmieniamy broń. Mamy już trochę amunicji, więc możemy sobie pozwolić na straty. O kurde.
Ile ich tam jest? Dobra, spróbujemy ich jakoś... Ła! Ominąć. I biegniemy do drzwi. Szybko, szybko, szybko. Tak, zgiń sobie tam. Okej, chyba trzeba iść tutaj. Przynajmniej tak widać na mapce. Pomóż mi! O Boże, teraz ona zanim przyjdzie tutaj. O, jeszcze potwory ją gonią. Haha, fajnie to wyglądało. Ona biegnie, a za nią tyle bestii. No trudno się mówi. Och, i zamknęliśmy ich za sobą. Raczej tego nie wyważą. Ale wolę mieć pewność i uciekać. Szybko, szybko, szybko. I do windy. Wezmę sobie jeszcze kwiatka po drodze. A, niestety nie mogę. No otwieraj się, windo. Mam nadzieję, że tutaj nic z tyłu nas nie zaskoczy. Kurde. Oj, 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 oj. Szybko się uleczamy. Dobra. Raczej trzeba ich wybić. Ojejku. Dobra, ładuj. No zdychać, bestie. Strasznie ich dużo. Ojejajajajaj. Znowu się lepiej uleczyć. Nie, to już trochę przesada, żeby ich tyle było. No ej. Dobra. No jeszcze skaczę na wszystkie strony, że nie wiadomo jak ich bić. Patrzcie ile amunicji. Dobra. Ja teraz próbuję ich trochę... Och, wysiekać tutaj. A zmienimy sobie na shotgunka. Shotgun z bliska jest super. No, po was? Mam nadzieję, że to już wszyscy. No otwieraj się, bestio. Ile winda może jechać, jak myślicie? No nie, kolejni. Sio. Sio. Dobra, ładujemy. Dobra, po nim. No nie po nim, no wstawaj, dziadu. Wszyscy? No niestety. Prędzej ja tu zginę, niż uda mi się doczekać na tą windę. Twarde bestie. Naprawdę. Ciekawe, czy w tej grze są bossowie. Oła. Uleczymy się. No Boże, dawajcie już tą windę. To jest normalnie jaja. To są normalnie jaja. O, kolejny. Ale na szczęście winda przyjechała. Takim oto sposobem możemy sobie uciekać. A panią zostawiam. Oż ty, jak ty się tu znalazłaś? Nie wiem, być może to już koniec tego rozdziału. W co wątpię oczywiście. O! Jak zwykle musiało się coś stać. Tak, ja też już mam dość tych stawanek. Przeładujemy sobie. Nie wiem, jedzie ta winda, czy nie jedzie? Teraz pogadanki sobie urządziłaś? Chcesz dostać kulkę w łeb? Patrzcie, jak tak teraz mam chęć strzelić. Szkoda, że nie mogę jej nic zrobić. No nie mam pojęcia, czy ta winda jedzie. Chyba jedzie. Dobra, i wysiadamy. I idziemy na sam dach najprawdopodobniej. Nie chce mi się już z nikim tutaj bić, więc raczej będę uciekał. Dobra. I ładnie, pięknie udało nam się dotrzeć do śmigłowca, tak więc... Szybko, szybko, szybko. I takim oto sposobem dotrwaliśmy do końca. Mamy tutaj cutscenkę. Wiem, mój komentarz jest trochę okrojony, ale tak jak mówiłem, to przez szarą pogodę. Po prostu chce mi się spać, nagrywam to dosyć późnym wieczorkiem. Patrzcie, jak wszystko wygląda. Tak. Miasto jest spustoszone. I najprawdopodobniej chcą je zniszczyć bombą atomową. Nie no, żartuję sobie. Ale coś tu satelita kombinuje. Wow, światło, czyżby to niebo?
Wow, szyby pękają, super sprawa! A my odlatujemy w siną dal. W naszą podróż poślubną, tak. Tak, i potworki sobie giną. Ojejku, to straszne. Ulice się rozpadają. Piękny widok, czyż to nie piękne? Tak. No takimi odłamkami szyb dostać w główkę, to by bolało, 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 bolało. Ale no cóż, tak też bywa. Tak, wszystko runęło, a my ładnie, pięknie odlecieliśmy sobie. Dobra, dobra, dobra. I takim oto sposobem mamy koniec tego odcinka, tak? Jest podsumowanie. Tak, mamy nasze ładne, piękne podsumowanie. I tyle. Mamy zapisywanko oczywiście, a my widzimy się w kolejnym odcineczku z tejże gry, tak więc cześć!